łatwo, a jednak... Nie było im łatwo, tak. Ale jednak czwórkę dzieci wychowali i pani dożyła 100 lat i jeszcze żyje. Niech Pan Bóg im błogosławi. Jak ciocia, księdza biskupa, co ma 102 lata. 102 lata. Tak jest, byliśmy... I pamięć, bo byłem teraz, kiedy to byłem? W tygodniu. Ja. Więc pamięć... I ona dużo ciepłych słów mówi. No. Mówi, mam w rodzinie, z rodziny się wywodzi, tak wysoko zaszedł, jak nasz mówi papież, ja... No pięknie. To wy prowadźcie. Idziemy. Bo to wy znacie, ja nie wiem, gdzie to... Taki piękny budynek. I marnuje się na urząd. To już pan powiedział. Ja wiem. Proszę usiąść. Ja tak popatrzę na was i tak się nacieszę wam. Bardzo mi jest miło i jestem bardzo szczęśliwy, że w naszych murach gości ksiądz biskup, a szczególnie dlatego, że wywodzi się korzeniami, tu się urodził właśnie w gminie Bejsce, w miejscowości Kaczkowice i my mamy teraz, możemy się chlubić, że ksiądz biskup wraca tutaj do nas. Proszę mi wierzyć, może ktoś zażartować, ale proszę mi wierzyć, że te spotkania z księdzem biskupem dają mi tak dużo mocy, że zawsze jak się spotykam, to jestem doładowany tak jak akumulatory, które mi dają więcej jeszcze sił i otuchy do pracy, żeby coraz więcej robić, coraz wyżej poprzeczkę sobie podnosić. Cieszę się z tego też również, że ksiądz biskup jako pasterz właśnie tą Polonię amerykańską naszych rodaków jednoczy, przede wszystkim jednoczy ku dobremu. A chcę powiedzieć, że bardzo wyglądacie dostojnie i elegancko, także górą Bejsce. Ja się też w wielu wypadkach identyfikuję z tą ziemią, chociaż wyszedłem z tej ziemi, jak miałem 14 lat, jak dziecko młode, to nie słucha się, tylko za piłką goniliśmy wtedy. Natomiast jak starsi nam coś mówili, to z grzeczności człowiek słuchał i coś tam zostało, ale nie wszystko. Ale ta ziemia tutaj kaczkowicka, kaźmierska, Bejsce wpisała się w moje życie bardzo mocno właśnie poprzez szkołę, i jedną i drugą poprzez nauczycieli bardzo szlachetnych. Za tamtych czasów jeszcze to był czas, kiedy nie żałowano nam ani mądrości, ani dyscypliny. Człowiek nie wychowuje się sam, człowiek wychowuje się w społeczności ludzkiej. Zatem bardzo sobie to cenię. A w Chicago jest klub Bejsce, z którym jestem bardzo związany mocno. Jestem kapelanem, tak jak to u nas się mówi. Służę im radą. Nierzadko się zdarza, żeby klub miał kapelana, który jest biskupem. Więc wy, jako tutaj społeczność bejska, jesteście również z tymi beneficjantami, ponieważ ten klub Bejsce dokłada się i do kościoła, ja im czasami też podpowiadam, żeby dawali również na cele społeczne, a macie straże, ja to powiem. Ja już mówiłem, żeby, ja nie wiem, bo to nie jest, to trzeba wypracować wiele pieniędzy, żeby i dużo pracy to kosztuje. Ale jesteście zdrową społecznością i tak trzymać. A panu wójtowi życzę również, żeby ten duch, który ma, ten duch otwartości na nie tylko na Polskę, ale i na Europę, ale również i na świat, żeby kontynuował i żeby te prace w przyszłości, które go czekają, poprawę dróg, mostów, za co jestem również wdzięczny, bo również most, dwa mosty w Kaczkowicach. A jak to mówią u nas, polityka zawsze się zaczyna od, jest lokalna, więc chociaż Bejsce bardzo mi i bejska gmina, ale Kaczkowice mimo wszystko są dla mnie pierwsze, więc dlatego jestem bardzo wdzięczny. Piękne rzeczy się działają, bo jak powiedziałem, troszczycie się, za co dziękuję i życzę, żeby wybory się udały, żeby ludzie często panu wójtowi dziękowali. Ja mam nadzieję, że i wy też dziękujecie, bo to jest następny wyraz dobra człowieka, kiedy umiemy powiedzieć dziękuję. Wy jako pracownicy,
ale też jako wspólnota, żebyście umieli jeden drugiemu powiedzieć dziękuję. Bo jak ludzie zobaczą, że wy dziękujecie sobie wzajemnie, to oni wam będą dziękować również, kiedy przyjdą do urzędu, z nastawienia przeciwnika do nastawienia partnera. Cały obiekt tutaj rewitalizacji base, czyli chodniki, oświetlenie uliczne, muszla koncertowa, to jest całe zadanie pod nazwą rewitalizacja miejscowości gminnej. Bardzo pięknie, żeście postawili figurę świętego Floriana, bo on będzie przypominał, ta figura przypomina rzeczy, które człowiekowi są potrzebne i dla ciała, i dla ducha. Także pięknie. Dumny jestem. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wszystko, cokolwiek stworzyłeś, jest dobre i nie ma niczego, co byłoby złe samo w sobie, o ile przyjmujemy z dziękczynieniem z Twojej ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy Cię, uwielbiamy, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, moc i dobroć Twoja. Pobłogosław ten kompleks budynków, tę statuę świętego Floriana, aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą na nią patrzeć, a budynki używać, wzrastali w wierze, w miłości wzajemnej, sobie służyli i doznawali pomocy i Twojej opieki. O to prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Szczęść Boże, niech Wam służy dobrze. Zapłać. Panie Wójcie, niech Wam służy dobrze. Na pamiątkę ofiarować piękne świętokrzyskie. Chcę powiedzieć, że niebawem będziemy mieli bejsce dawniej i dziś, i oczywiście mówimy o okolicy, będzie nowe jak najbardziej. A w dowód wdzięczności tę publikację teraz przedkładam. Bóg zapłać serdecznie. Proszę bardzo. I będzie to dla mnie bardzo znamienne i miłe, bo rzeczywiście piękna to ziemia, bardzo stara.